Przed południem legnicka policja zatrzymała do kontroli osobowego Chevroleta. Okazało się, że kierowca jechał wbrew zakazowi i bez prawa jazdy, które stracił za prowadzenie pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze, rozmawiając z tym kierowcą, wyczuli z samochodu ulatniającą się woń specyficzną dla narkotyków marihuany. Dokonali przeszukania tego pojazdu. W bagażniku, w wiaderku, ujawnili około 2000 porcji suszu roślinnego. Na tym nie koniec. W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli kolejnych 500 porcji narkotyku. Zabezpieczoną substancję przebadaną narkotesterem okazało się, że jest to marihuana. Mężczyznę zatrzymano w policyjnym areszcie. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany. Grozi mu 12-letni pobyt za kratami.